Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną zwycięski Piotr Szeliga na gali Fame 13. Piotrek, no to... Witam wszystkich serdecznie. Muszę zapytać, czy zwycięstwo smakuje tym bardziej, że cały ten okres przed walką no, był bardzo, bardzo napięty. Bardzo napięty i ten konflikt no, już sięgnął zenitu. Tak, bardzo smakuje. Wyszedłem mega zmotywowany do walki, chciałem go rozpierdolić, chciałem go znokautować, chciałem wszystkim pokazać, że nokaut na wujaszku to nie był kurwa przypadek, tylko po prostu tak ma być. Dzięki wielkie. Tylko tak miało być i kurwa, i idę po następną głowę. To jeszcze zanim zapytamy o następną głowę, no to przejdźmy do samej walki. Chcecie zapytać o to kopnięcie Araba z pleców, kiedy leżał na ziemi. Pięta uderzyła chyba w klatkę, ale palec... Szyja mnie boli do tej pory ogólnie. Nawet teraz jak wchodziliśmy i badali mnie na USG, to mówili, że jakiś płyn się zebrał właśnie między kręgami. A właśnie od tego uderzenia, ale tak jak mówię, to kurczę, była taka sytuacja, że faktycznie ja tam zamarkowałem uderzenie, ale nie zrobiłem tego, a dostałem kopa po prostu centralnie gdzieś tam tutaj w szyję i na chwilę nie mogłem oddychać po prostu, tak? Wiesz, myślałem, że mi się krtań przesunęła, czy to... I chcę zobaczyć oddech, a tu nagle zacząłem oddychać, nie? Ale mówię, aż tak mi coś strzeliło w karku, że aż to w głowie poczułem, nie? Więc tutaj, kurwa, no nie było nic dodawane, nic... Zresztą, kurwa, kto kopie kogoś w K1 w momencie, kiedy dostaje knockdown, kurwa, po wycince, nie? Także tak jak mówię, no... Dziwna sytuacja ogólnie. No ale pierwsza runda nie szła po twojej myśli, generalnie wygrał ją Arab. Przespałem. Faktycznie, no przespałem tą rundę, właśnie jak wróciłem do narożnika po pierwszej rundzie, to mi mówią, co ty Piotrek odpierdalasz, przecież to nie jesteś ty kurwa, nie? No i tak sobie mówię, no faktycznie kurwa to nie ja, no i wszedłem w tryb SSJ3 kurwa i już tam leciałem, po prostu tak jak trzeba, nie? No właśnie tak, chciałem zapytać... Tak powinienem od początku zrobić, no nie wiem co mi odjebało, chciałem sobie kurwa, wiecie, jak zawodnik, taki wiesz, typowo na spokojnie wyczuć sobie, zobaczyć kurwa, a tutaj jeden low, drugi low, te proste, aż mi to wkurwiało w pewnym momencie, no ale tak mówię, no gdzieś tam mnie naprostowali i zrobiłem swoje. No właśnie zastanawiam się, jak wyglądały podpowiedzi narożnika, żebyś poszedł w awanturę, wymianę, bo przecież ty w tym czujesz się dobrze. Tak. Diego, Mateusz do Diego, tak. Mój trener mówił mi, kurwa Piotr, gdzie ta twoja prawa ręka, co pierdalasz, co mi tutaj, kurwa, co ty, mówi mi, chłopie, to nie jest sparing człowieku, żebyś ty sobie tu wymyślał jakieś dziwne rzeczy, to masz robić swoje i tyle. No i tak zrobiłem. Czego twoim zdaniem zabrakło jeszcze, poza tą wymianą, poza tym overhandem? Doświadczenia, bo kurwa, jednak naprawdę trzeba przepracować. Ja zrobiłem podczas mojego okresu przygotowawczego kilkadziesiąt sparingów z Mateuszem i to jest dalej mało, bo jednak tak widzisz, no gdzieś tam Arab czuł ten dystans, wykorzystywał swoją przewagę warunków fizycznych, był wyższy ode mnie, cięższy ode mnie i faktycznie gdzieś tam mnie punktował, ale mówię, moja siła to jest właśnie gra all in, nie? I ja tak muszę grać i kurwa już obiecuję wam, że już w życiu nie pozwolę na to, żeby kurwa jakakolwiek pierwsza runda w ten sposób wyglądała. Tylko od razu każdy niech się kurwa przygotuje, że jak wychodzi kurwa strzeli go do walki, to może właśnie w taki sposób skończyć. No i tyle. No to powiedz, jak podobała ci się ta formuła, bo fajnie. Wydaje mi się, że czujesz się jak ryba w wodzie w takiej formule. Zajebiście. W ogóle wydaje mi się, że taka formuła jest bardziej spektakularna dla ludzi, bo tak jak mówię, no trzy walki ostatnio Araba to było kurwa tylko i wyłącznie leżenie, a jedną walkę zrobił Skizo kurwa w defensywnym boksie. No dla mnie to jest swoje MMA. Ludzie tutaj chcą emocji, chcą wrażeń, więc ja postaram się kurwa wszystkim je zapewnić. Powiedz mi, czy zamykasz już temat Araba, czy... Tak, tak. Nie musisz nawet kończyć. Mam w tego człowieka wyjebane i czekam teraz na informację, aż odda pieniądze, właśnie które... chciałem o to zapytać, czy ty obiecał, będziesz tak. Cały czas pilnował tego cały tematu? Cały czas. I... Tylko po to tutaj wyszedłem, tylko dlatego wszedłem do tej walki, więc cały czas będę czekał, aż dostanę informację, że te pieniążki odda. No kolejka do ciebie powoli staje się bardzo długa, ale ty wyzwałeś Popka, jak dobrze słyszałem. No i powiedz mi, że czy to jest właśnie ta walka, którą chciałbyś? Chciałbym. Bardzo bym chciał z Popkiem zawalczyć i mam nadzieję, że zarówno Federacja, jak i Popek dadzą mi tą walkę. Na takich warunkach, jak odbywałeś z Arabem, czy... Może być MMA. Może być MMA. Nie ma problemu. Tutaj może być MMA. Bo to nie chodzi o to, że ja nie chciałem walczyć z Arabem w MMA, bo się boję, tylko po prostu ja nie będę robił tego
tego, co ktoś mi każe. Ja ogólnie całe życie byłem takim człowiekiem, który robił na opak, więc no, w tym momencie nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby kurwa jakiś typ mi mówił, co ja mam robić w życiu. No ja wiem najlepiej, co ja mam robić. Jakby się zachował wobec mnie zupełnie inaczej, zadzwoniłby i pogadałby ze mną normalnie o tą walkę. To byłaby bardzo fajna walka charytatywna, z której pieniążki zostały przekazane i wszystko na cel charytatywny. A tak to kurwa zachował się jak idiota. Do tego jeszcze zaczął mnie wyzywać farmazonów, po czym wyszły wszystkie informacje, znaczy wszystkie informacje, kurwa 5% informacji na jego temat, ale ja już nie mam zamiaru dążyć tematu, mam wyjebane, zrobiłem co miałem zrobić, teraz idę się cieszyć, idę melanżować, bo 4 miesiące zapierdalałem jak wół na tą walkę. A kondycja kurwa sika lafą. Tak. Tak, każdy mi mówił, że o kurwa, Szeliga się wypompuje. Nie, Szeliga już się kurwa nigdy nie wypompuje. Ja myślę, że zawodnicy będą teraz bali się z tobą walczyć, bo bardzo dużo informacji zbierasz na ich temat i no i myślę, że ta gra psychologiczna jednak miała duże znaczenie. Prokurator Szeliga pozdrawia. Wasze zdrówko, żeby wam go nigdy nie zabrakło. Okej, to powiedz mi, jak będzie wyglądało afterparty, gdzie będziesz imprezował? Mordo, to już zostawmy kuluarom. Już o takich rzeczach się nie gada. To są informacje poufne, które są w aktach prokuratorskich, zalakowane pieczęcią z Hogwartu. Walka jeszcze, tylko zapytam cię o typ na walkę właśnie Popek Norman Park. No wydaje mi się, że tutaj Norman może wygrać, bo jednak no, zależy, no kurwa ciężko jest powiedzieć, ciężko wytypować takie walki, ale wydaje mi się, że Norman wygra i mam nadzieję, że dostanę z nim walkę na przykład w klatce rzymskiej na gołe pięści, jedna runda 5 minut i kurwa bijemy się a do upadłego. Bardzo dziękuję za wywiad, no i oczywiście gratulacje. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. I pamiętajcie, że Szeliga to nie jest kurwa napis na dropsach i żaden kurwa mój knockout nie jest pierdolonym przypadkiem. Dziękuję bardzo. Dzięki.